Czy rodzina 22-latki, która zmarła tuż po urodzeniu dziecka, doczeka się sprawiedliwości? Horror, którego kobieta doświadczyła przed śmiercią, przekracza ludzkie pojęcie. Lekarze próbowali zatuszować swoją winę, twierdząc, że zabił ją wstrząs poporodowy. Sekcja wykazała jednak, że Alicja Tepikina dostała krwotoku, bo wyrwano jej macicę. Na karcie zgonu napisano, że Alicja Tepikina z Niżni Jesiergi w Rosji zmarła w wyniku wstrząsu. Miało do niego dojść w trakcie lub po porodzie. 22-latka miała termin na 3 marca. Ponieważ istniało ryzyko wcześniejszego rozwiązania, założono jej szwy podtrzymujące. Jak podał portal E1.ru, 26 lutego przyszła matka udała się na kontrolę do miejskiego szpitala. Lekarz stwierdził, że należy ściągnąć szwy i wywołać poród. Takie postępowanie byłoby zrozumiałe, gdyby życie dziecka było zagrożone, ale noworodek był bezpieczny. Z SMS-a Alicji do męża Nikołaja wynika, że leki podano, by szybciej jej się pozbyć. Kobieta miała usłyszeć, że nikt nie będzie się z nią cackał przez 3 dni. Pierwsze 2 etapy porodu obyły się bez komplikacji, a dziecko przyszło na świat zdrowe. Problemy pojawiły się w chwili, kiedy powinna urodzić łożysko. Gdy okazało się, że utknęło w macicy, położna wezwała lekarza, 27-latka z zaledwie 2-letnim doświadczeniem. Świadkowie opisali rodzinie, co działo się na porodówce. Z relacji świadków wynika, że lekarz był bardzo nieprzyjemny dla Alicji i zachowywał się grubiańsko. Siłą zaczął wyciągać łożysko z macicy 22-latki. Rozdzierający krzyk kobiety było słychać w całym szpitalu, jednak lekarz był niewzruszony cierpieniem pacjentki. Niżni Jesiergi to małe miasteczko, w szpitalu pracują nasi znajomi, rodzina. Od nich wiemy, co tam się wydarzyło, wyjaśnił portalowi ojciec zmarłej Dmitrii. Chwilę potem młody doktor wyrwał kobiecie macicę, doprowadzając tym do krwotoku. Tepikina niemal natychmiast zapadła w śpiączkę i trafiła na oddział intensywnej terapii. Rodzicom i mężowi nie pozwolono jej jednak zobaczyć. Dopiero po kilku godzinach wpuszczono ich sali, ale zabroniono dotykania Alicji. Gdy jednak matka pogłaskała jej ramienia, uświadomiła sobie, że ciało córki jest lodowate. 22-latka już od jakiegoś czasu nie żyła. Rodzina uważa, że lekarze celowo oszukiwali ich w sprawie czasu zgonu Alicji. Bliscy domagają się kary więzienia dla położnej, która odbierała poród dziecka Alicji. Za kratami chcą również zobaczyć 27-latka, który wyrwał jej macicę. Jednak jak przekazała Komsomolskaja Prawda, lekarz wciąż nie usłyszał zarzutów. Po 3 miesiącach dochodzenia Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło mu jedynie naganę.